Niż demograficzny, który dotyka wszystkie ośrodki akademickie w Polsce, wymaga zapewne rozwiązań systemowych. Walka podejmowana poprzez pojedyncze uczelnie nie przyniesie określonego efektu. Myśmy tutaj w środowisku krakowskim wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą i z Politechniką Krakowską 30 czerwca bieżącego roku podpisali list intencyjny o utworzeniu Uniwersyteckiego Związku. Jesteśmy wszyscy przekonani, że łącząc nasz potencjał naukowo-badawczy, jednocześnie biorąc pod uwagę inwencje naszych pracowników i studentów, przyczynimy się w większym stopniu do rozwoju społecznego, ekonomicznego, kulturowego zarówno Krakowa, jak i regionu czy Polski. Absolwenci posiadający dyplom renomowanych uczelni mają pewien poważny atut w zdobywaniu miejsc pracy. Podjęliśmy inicjatywę większej internacjonalizacji naszej uczelni poprzez nawiązywanie kontaktów z innymi ośrodkami zagranicznymi i wymianę zarówno studentów, jak i pracowników naukowych. Przy tym niżu demograficznym kierujemy swoją ofertę edukacyjną nie tylko do maturzystów w przedziale wiekowym 19-25 lat, ale także na przykład do młodzieży i dzieci, gdzie poszukujemy przyszłych studentów. Ponadto wpisując się w edukację przez całe życie, funkcjonuje u nas Uniwersytet Trzeciego Wieku, na którym studiuje około 300 studentów młodych duchem. Ten rok akademicki 2014-2015 rozpoczynać się będzie uroczystą inauguracją i takim mocnym akcentem, gdyż będziemy równocześnie uroczyście otwierać obiekty nowo wybudowane, przeznaczone dla Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej na Bielanach. Wpisuje się ten ośrodek jednocześnie w Akademickie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, inicjatywy wspólnie podjętej z Uniwersytetem Jagiellońskim, w ramach której jest realizowany również kierunek weterynarii. Inwestycje przekroczyły 24 miliony złotych. To jest niezwykle ważny dla naszego Uniwersytetu etap, który zamyka ostatnie kilka lat największą inwestycją pod względem finansowym, budowlaną dla nauki. To jest pierwszy etap, jeśli chodzi o inwestycje budowlane. Dlatego, że weterynaria wymaga między innymi poliklinik i właśnie cały drugi etap będzie dotyczył budowy poliklinik już trochę w innym miejscu, ale jednocześnie w taki sposób, żeby nie dublować tego, co tutaj jest, jeśli chodzi o wyposażenie w aparatur. To jest przecież sala operacyjna, ale popatrzcie się Państwo już na ten stół, jak jest na pierwsze spojrzenie nowoczesne, na sposób, kiedy my możemy korzystać ze światła. Tu macie Państwo zestaw do znieczulenia. Proszę zobaczcie, nie różni się niczym jak na sali operacyjnej w każdym innym szpitalu. Śródoperacyjne USG, monitorowanie, to Pan Wojewoda zasłania. A tu macie śródoperacyjny rentgen. Jeżeli połączycie te wszystkie urządzenia, to na to pytanie, które ktoś z Państwa zadał, co tu będą za badania, macie sami odpowiedź. Bardzo dziękuję Panie Rektorze. Jest to bardzo duże wydarzenie dla polskiej nauki. Dwa uniwersytety potrafią ze sobą współpracować, rywalizując o studentów, też o zdobycze naukowe, ale znajdują wspólną przestrzeń do tworzenia innowacyjnej inwestycji, która daje szansę na rozwój badań naukowych, które będą służyć ludziom. Mam nadzieję, że ten ośrodek, w którym obecnie jesteśmy, pozwoli na spełnienie naszych marzeń właśnie w dziedzinie wspólnych badań, ponieważ będziemy łączyć badania z różnych dziedzin. Mamy trenaże przygotowane, żeby pokazać, jakie możliwości będą w przyszłości, jeśli Pan minister ma, że tak powiem, ochotę spróbować ćwiczeń.
jednym miejscu udało nam się zbudować kompleks, w którym będą mogły być prowadzone badania zarówno z zakresu zabiegów i chirurgii, ale również obok w drugim budynku znajdują się laboratoria, gdzie będzie można od razu analizować i można powiedzieć obrabiać materiał pobrany podczas operacji. Mamy salę premedykacyjną, gdzie możemy naszych pacjentów, zwierzęta poddawać anestezji. Mamy kilka sal operacyjnych z możliwością robienia zdjęć rentgenowskich podczas operacji. Następną salą jest sala laparoskopowa, gdzie możliwe jest oglądanie jamy otrzewnej przy pomocy laparoskopii. Następnie sala endoskopowa, wykorzystująca takie urządzenia jak gastroskop czy też kolonoskop. Dalej, to co możemy się naprawdę pochwalić, to sale radiologiczne z tomografem komputerowym oraz rentgenem. Myślę, że młodzi ludzie i naukowcy korzystający z tej infrastruktury będą mogli prowadzić badania na bardzo wysokim poziomie i doskonalić swoje umiejętności. To będzie ośrodek, który podczas swojej pracy będzie prokurował pewnego rodzaju badania naukowe zakończone publikacjami, obwieszczeniami, które nam, lekarzom wolnej praktyki, będą stanowiły podstawę do nowych metod leczenia, do nowych metod diagnozowania i do dorównania weterynarią do szybko postępującej medycyny ludzkiej. To jest ośrodek, który ma wielki potencjał połączenia medycyny ludzkiej, weterynaryjnej z badaniami podstawowymi w jednym miejscu. Każda nowoczesna technika w medycynie musiała przejść przez etap badań przedklinicznych, takich, które są przeprowadzane najpierw na izolowanych komórkach, później tkankach i takie możliwości ten ośrodek również będzie dawał oraz na zwierzętach. Dopiero później możemy włączać takie techniki do badań ściśle kontrolowanych na ludziach, a później do prawdziwej medycyny. Także w zasadzie wszystko, z czym się w tej chwili spotykamy w medycynie, przeszło taką drogę. To był bardzo dobry wybór podjęcia tutaj studiów. Nie żałuję ani jednego dnia spędzonego na uczelni. Mamy dostęp do nowych urządzeń, nowych rozwiązań w medycynie, dlatego że do naszego tutaj ośrodka podchodzi się w sposób taki innowacyjny, żeby tą medycynę weterynaryjną zacząć na bardzo wysokim, nowym poziomie. Medycyna weterynaryjna na całym świecie, nie tylko w Polsce, rozwija się bardzo szybko i codziennie są odkrywane nowe leki, nowe choroby są diagnozowane, są wykonywane nowe zabiegi przez lekarzy, którzy zmieniają oblicze medycyny. No i może my kiedyś będziemy takimi lekarzami.